Uniwersytet Wrocławski jako członek Europejskiej Sieci Uniwersytetów weźmie udział w specjalnie zorganizowanym spotkaniu w Paryżu. Sieć Europejskich Uniwersytetów to ponadnarodowy sojusz instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej. Uniwersytety europejskie zmieniają edukacyjną rzeczywistość, stawiają na innowacyjne rozwiązania i badania naukowe. Za cel stawiają sobie m.in. dążenie do zmian i rozwoju szkolnictwa wyższego, ale także wykształcenie młodego pokolenia świadomych Europejczyków. Pojutrze zaczyna się kampus Uniwersytetów Europejskich w Wersalu, organizowany przez prezydenta Macrona i na zakończenie francuskiej prezydencji. Jednym z priorytetów francuskiej prezydencji było wzmacnianie współpracy uniwersytetów w ramach sieci europejskich, tak aby zmieniać ten krajobraz edukacyjny w Europie. No i podsumowaniem będzie właśnie to spotkanie, na którym będziemy rozmawiali o nowych pomysłach Komisji Europejskiej w obszarze dydaktyki i współpracy uniwersytetów w Europie. Bardzo się cieszymy, że udało nam się przystąpić do sieci, która jest bardzo mocna, w której reprezentowane są uczelnie tak naprawdę rozsiane geograficznie po całej Europie. Takie uczelnie jak na przykład Padwa, która ma w tym roku jubileusz 800-lecia, więc uniwersytet z długą tradycją. Oczywiście ostatnie lata były trudne ze względu na pandemię i nasza mobilność, jeśli chodzi o pracowników, studentów, trochę się osłabiła, ale pracujemy nad tym, żeby wrócić w tak zwany pełny pęd i żeby wyjazdów było jak najwięcej. Myślę, że sieć Uniwersytetów Europejskich Arcus będzie też dawała nowe możliwości mobilności. Echo 24, Oliwia Stasiak.